Kochani, to, o czym wam chcę powiedzieć teraz, będzie na pewno nie mniej frapujące, aniżeli to, o czym już słyszeliście. Niestety nie będę wam mógł pokazać żadnych doświadczeń, bo te mógłbym realizować tylko wtedy, gdyby tu zapanowała absolutna ciemność, no a dzisiaj to jest niemożliwe. Ale daję wam prawie słowo, że odpowiednie doświadczenia obejrzycie przy innej okazji, ale będą one związane z tym, o czym usłyszycie za chwilę. Chcę bowiem opowiedzieć wam teraz o roli światła w reakcjach chemicznych. Kochani, to, że wy widzicie, że postrzegacie barwę, kształty, to jest czysto chemiczny proces, proces dosyć złożony, przebiegający, powiedzmy, w odpowiedniej części waszego oka. Widzimy światło widzialne. To, co państwu pokazałem na tej planszy, to jest tak zwane widmo promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego, bo światło jest jego wąskim fragmentem, jego wąskim zakresem. Popatrzcie, ja tutaj na tej osi odłożyłem długości fal promieniowania elektromagnetycznego, na tej częstości. I zwróćcie uwagę na ten prostokącik. Światło widzialne, jakże wąski, bo to, co my dostrzegamy okiem ludzkim, to jest zakres promieniowania mniej więcej od 380, może 400 nanometrów, do mniej więcej 800 nanometrów. Mówię mniej więcej, każdy z nas widzi nieco inaczej. Owo promieniowanie elektromagnetyczne niesie energię. Ta energia jest dana równaniem Plancka, tym równaniem Plancka, o którym państwu już wspominałem tutaj przy zupełnie innej okazji. Ta energia jest dana jako iloczyn stałej Plancka i częstości. Mi to właśnie owa częstość promieniowania. Z definicji owa częstość jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali, a więc zgodnie zresztą z tym wykresem, im większa częstość, tym większa energia, jaką niesie ze sobą promieniowanie. Albo inaczej, im krótsza fala owego promieniowania, tym większa energia odpowiada takiemu promieniowaniu. Chemik bada wpływ światła widzialnego bliskiego nadfioletu i bliskiej podczerwieni. Chemika, przynajmniej gdy bada wpływ owego promieniowania elektromagnetycznego na przebieg reakcji chemicznych, inne obszary, inne zakresy tego promieniowania nie interesują. One będą fascynujące dla nas kiedyś, kiedyś zobaczycie, ale to będzie chodziło o coś zupełnie innego, aniżeli o badanie reakcji. Będziemy zatem mówili o reakcjach, które potocznie nazywamy fotochemicznymi. Tych reakcji i państwo znają sporo, chemicy też. I są to reakcje niekiedy niebywale frapujące. A ta tabelka będzie już dla państwa niesłychanie istotna. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, tu mi chodzi o światło widzialne. Ja podałem w nim trzy kolumny. Ta pierwsza, zakresy długości fal. Druga, barwa pochłaniana. Trzecia, obserwowana barwa. Czy wiecie, co to znaczy? Moi mili, to ma naprawdę ogromne znaczenie. Patrzę na was i zastanawiam się, co to znaczy, że pani ma sweterek niebieski? Co to znaczy, że jej sąsiadka, że ma sweterek barwy czerwonej? Czy wiecie, dziewczyny, co to znaczy? Kochani, barwa dowolnej substancji, nie tylko barwa sweterków tych dziewczyn, pochodzi od tego, jakie długości fali pochłania
jakie z kolei odbija nasz obiekt, którego barwa mnie interesuje. Moi mili, o ile będzie pochłaniane światło fioletowe, to wtedy mój obiekt będzie miał barwę żółto-zieloną. Ale znowu, zadam pytanie podstawowe. Co to wszystko znaczy? Przecież my żyjemy w otoczeniu światła tak zwanego białego. No tak, ale przecież każdy z Państwa wie, że o ile to światło przepuścimy przez pryzmat, to ono rozszczepi się na wiązki określonych barw, od fioletowej poczynając, na czerwonej kończąc. Każdy z Was widział tęczę na niebie. Nie jeden był urzeczony jej urokiem. Czym jest tęcza? Dokładnie tym samym. Oto kropelki wody po deszczu spełniają rolę pryzmatów. W tych pryzmatach światło białe ulega rozszczepieniu na te wiązki świateł poszczególnych barw. Patrzcie dalej. Pochłaniane światło niebieskie, a wtedy mój przedmiot będzie wykazywał barwę żółtą i tak dalej. Ja tej tabelki nawet nie będę odczytywał, bo mam nadzieję, że jest ona dla Państwa już zupełnie oczywista. Jest ona niesłychanie istotna dla mnie z punktu widzenia rozważań dotyczących reakcji fotochemicznych. Jak powiedziałem, energia promieniowania dana jest równaniem Plancka. I oto popatrzcie proszę, ja tutaj policzyłem energię promieniowania o określonych długościach fali. Bo przecież z fizyki elementarnej wiedzą Państwo, że światło wykazuje naturę dwoistą. Mogę je traktować falowo, stąd wzór Plancka. Mogę je traktować jako strumień fotonów, czyli cząstek, kwantów światła. Zauważcie, skończyłem tutaj na świetle czerwonym. O ile mniejsza jest jego energia, widzicie? Zapamiętajcie proszę te liczby, bo to jest niesłychanie istotne dla rozumienia dalszego ciągu sprawy. Proszę Państwa, gdybym tu mógł dysponować absolutną ciemnością, no absolutną to może przesada, zaproponowałbym Wam następujące doświadczenie. Oto w naczyniu, powiedzmy w zamkniętej probówce, zaciemnionej, wniósłbym do tej auli mieszaninę chloru i wodoru. Po co? No po to, że moi mili mogą oczekiwać, że te dwa gazy przereagują ze sobą, tworząc chlorowodór. W ciemności i ta reakcja nie przebiegnie nawet po latach, dziesiątkach lat. Po prostu jej przebieg jest niesłychanie powolny. Ale gdybym to naczynie oświetlił na przykład światłem czerwonym, też by się nic nie stało. Gdybym natomiast poddał to naczynie działaniu światła niebieskiego, a jeszcze lepiej fioletowego, kochani, wtedy reakcja przebiegłaby zaiste rozrywkowo. Naczynie zostałoby rozerwane na strzępy, a towarzyszyłaby temu niezwykle potężna eksplozja. Reakcja nie biegnie w ciemności. Nie przebiega także w świetle czerwonym. Jej postęp jest natomiast niezwykle gwałtowny. W świetle niebieskim bądź jeszcze lepiej fioletowym. Czy wiecie dlaczego? Mam mieszaninę chloru z wodorem. Czy ktoś z Was widział kiedykolwiek chlor? Nie. Proszę Państwa, chlor jest gazem barwy żółto-zielonej. Wróćmy na chwilę do tej poprzedniej tabeli. Proszę popatrzeć, to znaczy, że pochłania on promieniowanie fioletowe, światło fioletowe, także pewien zakres światła niebieskiego. A wodór widzieliście kiedykolwiek? No kochani, o ile ktokolwiek z Was wodór widział, to jest człowiekiem szczęśliwym. Ja wodoru nigdy nie widziałem, bo wodór jest bezbarwny. Widzieć go nie mogłem,
Czekajcie, czekajcie. A co to znaczy, że wodór jest bezbarwny? Znowu, widzicie oczami wyobraźni tę tabelkę poprzednio pokazaną wam? To, że wodór jest bezbarwny, znaczy tylko tyle, że on nie pochłania żadnych fal z zakresu promieniowania widzialnego. Tak, on pochłania w nadfiolecie dopiero, ale ponieważ nadfioletu my nie widzimy, stąd powiedziałem, że szczęśliwy ten, który widział wodór, oznaczyłoby to tylko tyle, że dostrzega okiem zakres promieniowania fioletowego. Wracajmy jednak do rzeczy. Otóż cząsteczki Cl2, tego gazu barwy żółto-zielonej, pochłonęły światło barwy fioletowej. Pochłonęły tym samym energię. Czy zauważyli państwo, ja podałem te liczby, owa energia światła fioletowego, nie pamiętam ile wynosiła, ale jak liczyłem, coś około 400 kJ na mol kwantów owego promieniowania. Prawda? Patrzcie, energia wiązania między atomami w chloru w cząsteczce wynosi poniżej 300 kJ na mol, a zatem cząsteczki Cl2 pochłonęły kwanty promieniowania. Widzicie? Ale czekajcie, tu może pewne przypomnienie. Pamiętajcie bowiem to, o czym mówiliśmy wtedy, gdy padło między nami pojęcie energia wewnętrzna. Kojarzycie? Przecież ta energia wewnętrzna była złożona z kilku składowych, mówiliśmy o energii kinetycznej, rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej, jądrowej. Pamiętacie? Wołam raz jeszcze. Mówiłem wam przecież, że zmiany temperatury powodują zmiany energii kinetycznej, częściowo energii oscylacyjnej. Dostrzegacie, co tu się dzieje? Tak, to widać. Wpływ światła to nic innego jak nasza ingerencja w składową elektronową do energii wewnętrznej. My tutaj po prostu dzięki, powiedzmy, ingerencji światłem zmieniamy składową elektronową energii wewnętrznej substratów. Ta reakcja dysocjacji cząsteczek Cl2 na atomy przebiegałaby dopiero, gdybyśmy zmieniali temperaturę w temperaturach rzędu kilku tysięcy stopni Celsjusza. W warunkach fotochemicznych przebiega już przy naświetleniu, w tym wypadku światłem fioletowym. Kochani moi, to stadium dysocjacji cząsteczki Cl2 na atomy ja będę dalej określał mianem stadium widnego. Widnego, to znaczy tego, do którego przebiegu jest konieczne oświetlenie. W jego wyniku powstały atomy, znowu powiem jak poprzednio. Kto zaprzeczy, że atomy są znacznie bardziej reaktywne od cząsteczek Cl2? To chyba komentarza nie wymaga. I oto patrzcie dalej. Te atomy chloru reagują z cząsteczkami H2, tworząc chlorowodór, jednocześnie powstaje atom wodoru, stadium ciemne, bo to już przebiega bez udziału światła. Atom wodoru reaguje z następną cząsteczką Cl2, tworząc HCl i kolejny atom chloru, stadium ciemne, a w tych stadiach ciemnych powstają nadal indywidua bardzo reaktywne, atomy wodoru, atomy chloru. Przyjęcie kwantu promieniowania przez jedną cząsteczkę Cl2 powoduje, że w stadiach ciemnych są wytwarzane te indywidua bardzo reaktywne, które wchodzą w dalsze etapy przemian. Stąd ta synteza chlorowodoru przebiega tak gwałtownie, bo przebiega, jak powiadamy, łańcuchowo czy lawinowo. Przebiega łańcuchowo właśnie w tych stadiach ciemnych, które z kolei mogą być przerwane, gdy atom chloru spotka się z atomem wodoru, gdy spotkają się dwa atomy wodoru bądź dwa atomy chloru. Widzicie?
pochłonięcie kwantu promieniowania tylko przez jedną cząsteczkę Cl2 powoduje tak daleko idący ciąg przemian. I tutaj zapisałem coś bardzo istotnego na tej części planszy, którą wypełniłem barwą żółtą. Zawarłem tutaj to, o czym wam powiedziałem. Bo oto, aby przebiegła dowolna reakcja chemiczna, kwanty promieniowania muszą być pochłonięte przynajmniej przez jeden z reagentów, w naszym wypadku chlor, przy czym te kwanty muszą mieć wystarczającą, dostatecznie dużą energię promieniowania niezbędną do zajścia tej reakcji. W tym wypadku chodziło tu o rozerwanie wiązania w cząsteczce Cl2, o wytworzenie wolnych atomów. A więc muszą być spełnione te dwa, jak powiadam, warunki. Pochłonięcie kwantu promieniowania i kwant musi mieć dostateczną energię, żeby ta reakcja mogła być zapoczątkowana. Powiedziałem Państwu, że w tej reakcji, która jest przedmiotem naszych dociekań, w reakcji fotosyntezy chlorowodoru, po przyjęciu kwantu promieniowania tylko przez jedną cząsteczkę Cl2, w stadiach ciemnych może powstać wielka liczba cząsteczek HCl. Stąd, jeśli Państwo pozwolą, wprowadzę pojęcie wydajności kwantowej reakcji fotochemicznej. Ta wydajność kwantowa, którą tutaj zaznaczyłem, powiedzmy sobie, literką fi, jest równa liczbie cząsteczek powstającego produktu podzielonej przez liczbę kwantów pochłoniętych. Łatwo widzieć, na podstawie tego, co powiedziałem, że po pochłonięciu jednego kwantu w reakcji, o której mowa, powstaje wiele cząsteczek HCl. Stąd wydajność fotochemiczna tej reakcji musi być znacznie większa od jedności. Oto podałem Państwu tutaj przykłady różnych reakcji fotochemicznych, między innymi tej, o której Państwu opowiadam, wydajność fotochemiczna rzędu 100 tysięcy. Pomyślcie, jeden kwant pochłonięty, powstało 100 tysięcy mniej więcej cząsteczek HCl. Widzicie, jaka jest rola tych stadiów ciemnych? Dalej, synteza fosgenu, o której wam kiedyś opowiadałem, że jest reakcją rzędu 1,5. Tak, ta reakcja też przebiega w świetle fioletowym, dzięki temu, że jak Państwu mówiłem, aktem pierwotnym jest rozpad cząsteczek Cl2 na atomy. Tutaj wydajność kwantowa znacznie mniejsza, już tylko 1500, ale też przebieg reakcji łańcuchowej. Fotorozpad nadtlenku wodoru, przebiegający w nadfiolecie, z wydajnością kwantową 80. A więc znowu jedno stadium widne, reszta ciemne, przebieg łańcuchowy, rozkład cząsteczek amoniaku na azot i wodór, wydajność kwantowa tylko 0,25, a więc na 4 kwanty pochłonięte sumarycznie rozpada się jedna cząsteczka NH3. Proszę Państwa, bo ta reakcja przebiega w wielu stadiach z kolei, w wielu etapach. To nie jest reakcja biegnąca wprost. Tu jest kilka stadiów wolnych. Wreszcie, w ostatnim wierszu zapisałem wam schematycznie reakcję fotosyntezy, a więc przetwarzania, powiedzmy, dwutlenku węgla i wody, węglowodany, w tym wypadku glukozę, choć nie tylko węglowodany, z wydzieleniem tlenu. Reakcja, której doskonale Państwo wiedzą, że przebiega w roślinach z udziałem chlorofilu zawartego w komórkach. Wydajność kwantowa tylko 0,1, bo znowu reakcja bardzo złożona, biegnąca w wielu etapach. Ta reakcja przebiega w świetle widzialnym
o długości fali między 460 a 630 nanometrów. Czy was to na Boga nie dziwi? Ta reakcja przebiega w świetle widzialnym. Przecież dwutlenek węgla, przecież woda, substraty tej reakcji są bezbarwne, a więc żadnego światła widzialnego pochłaniać nie mogą. A przecież powiedziałem wam, że aby zaszła reakcja chemiczna, muszą być najpierw kwanty promieniowania pochłonięte, ale jeszcze muszą mieć ostateczną energię. Nie dziwi was to? Te kwanty przecież nie są pochłaniane ani przez dwutlenek węgla, ani wodę. Dlaczego zatem w ogóle fotosynteza przebiega? Ano właśnie, przepraszam, że was dręczę. Proszę państwa, bowiem popatrzcie państwo na tę oto reakcję. Coś no trywialnie prostego. Mówiłem wam kiedyś o reakcji odwrotnej, która wcale prosta nie była, o łączeniu się atomów w cząsteczkę wodoru. Ja teraz chcę cząsteczkę wodoru rozłożyć na atomy. To można zrobić fotochemicznie. Oto będę to naświetlał promieniowaniem nadfioletowym o długości fali 253 nanometrów. Dlaczego wybrałem taką długość fali? Bo ta energia, kochani, wystarcza całkowicie do rozerwania cząsteczki H2 na atomy. Innymi słowy, rozumując trywialnie, mógłbym oczekiwać, że o ile naświetlę takim promieniowaniem, no to z cząsteczek wodoru na pewno dostanę atomy. Na pewno? Ostrożnie, moi mili. Ja mówiłem, że spełnione muszą zostać dwa warunki. Kwanty muszą mieć dostateczną energię, ale muszą także być przez układ pochłonięte. Do czego zmierzam? Ano do tego, że ten proces po naświetleniu, powiedzmy sobie, takim promieniowaniem wcale nie zachodzi. Oto, moi mili, do zbiornika z tym wodorem gazowym ja teraz wprowadzę pary rtęci. I co się okazuje? Oto w obecności tych par rtęci, które wcale z wodorem ani atomowym, ani cząsteczkowym nie reagują, reakcja zachodzi z ogromną wydajnością i natychmiast. A właśnie. Cały problem, moi mili, polega na tym, że cząsteczki wodoru tych kwantów promieniowania nie pochłaniają. Tym samym nie mogą przereagować. Wprowadzenie par rtęci powoduje, że ową energię promieniowania pochłaniają atomy rtęci, przechodząc w stan o wyższej energii, w stan wzbudzony, stąd ta gwiazdeczka tutaj. Ale państwo doskonale sobie zdają sprawę z tego, że takie stany wzbudzone nie mogą być trwałe. No one żyją, powiedzmy, rzędu milionowych części sekundy lub nawet krócej. I w zderzeniach tę energię, ten nadmiar energii przekazują cząsteczkom wodoru. Ten nadmiar energii, a mówiłem, że jest to energia wystarczająca do rozerwania cząsteczki H2 na atomy. A więc w takich zderzeniach atomów wzbudzonych o wyższej energii z cząsteczkami H2 atomy rtęci tracą tę energię, przekazując ją cząsteczkom wodoru, a te z kolei dysocjują na dwa atomy. Te atomy rtęci spełniły, powiem, po prostu rolę przenośnika energii. Tej energii, której cząsteczki H2 pochłonąć nie mogły. Mówiąc bardziej uczenie, powiem, że atomy rtęci spełniły rolę sensibilizatora, czy jak ktoś woli, uczulacza reakcji fotochemicznej. Takich reakcji sensibilizowanych my znamy sporą plejadę. Ani CO2, powtórzę, ani woda promieniowania o tej długości fali pochłaniać nie mogą. Tymczasem fotosynteza przebiega. Przebiega, owszem, w obecności chlorofilu czy chlorofilii, bo znamy co najmniej dwa takie barwniki. Czy państwo domyślają się, jaka może być rola chlorofilu
Jeden z nich ma barwę zieloną, drugi niebiesko-zieloną. Czy domyślacie się, jaka jest rola chlorofilu? To przecież te chlorofile, niebiesko-zielony, pochłaniają to promieniowanie, którego długości fali wymieniłem tu w tabelce. To one przekazują to promieniowanie cząsteczkom wody, bo w stadium pierwotnym fotosyntezy jest dysocjacja cząsteczek wody z wydzieleniem właśnie tlenu. Widzicie? To chlorofil jest sensibilizatorem tej reakcji, no znowu dzięki której funkcjonuje życie. Także my, no bo wreszcie pożeramy różne, powiedzmy, substancje przez roślinki wytworzone w warunkach fotosyntezy i dalszych przemian. Tak, kochani, znowu twierdzę, że życie w dużej mierze opiera się na reakcjach fotochemicznych. Każdy z was zajmował się procesami fotograficznymi. Powiem po prostu fotografią. Każdy z was wie o tym, że podstawowym składnikiem błon fotograficznych, owym materiałem światłoczułym, są chlorowcopochodne srebra, chlorek, bromek, jodek. Znowu pytam, czy ktoś z was widział te związki? Chlorek srebra, bromek, jodek? Na odpowiedź nie będę nawet oczekiwał. Powiem, że chlorek srebra jest biały, bromek kremowy, lekko żółtawy, jodek żółty. Zobaczycie, że żaden z tych związków nie pochłania na przykład światła czerwonego, nie pochłania światła żółtego, pomarańczowego, zielonego na dokładkę jeszcze. A przecież fotografia barwna no nie jest dla was tajemnicą. Wiecie dlaczego? Przecież na każdym opakowaniu czytał ktoś z was, że to jest film panchromatyczny, ortochromatyczny, może ortopanchromatyczny? A czy zdawaliście sobie sprawę z tego, co się kryje za tymi słowami, za tymi określeniami? Proszę państwa, filmy panchromatyczne zawierają odpowiedni sensibilizator uczulający te filmy właśnie na światło czerwone. To on pochłania składową czerwoną promieniowania widzialnego i przekazuje to, powiedzmy, emulsji fotograficznej powodującej fotorozpad. Ortopanchromatyczny to uczulenie, powiedzmy, od zielonego poczynając od czerwieni. Ot cała tajemnica. To właśnie współczesna fotografia barwna oparta na reakcjach sensibilizowanych czy fotosensibilizowanych. Światło jest pochłaniane, dzięki jego energii reakcja zachodzi. Ale my znamy także cały szereg reakcji chemicznych, którym towarzyszy wydzielenie energii na sposób światła. Nie ciepła, jak to przywykliście do tej pory. Światła. Najprostszą reakcją, no znowu nie mogę wam tego pokazać, bo zbyt widno, to reakcja utleniania fosforu. Oto biały fosfor na powietrzu utlenia się do P2O5 czy P4O10 cząsteczki dimerycznej, jak ktoś z państwa woli. A temu procesowi towarzyszy zielone świecenie. Każdy z państwa widział robaczki świętojańskie. Ja, gdyby było ciemno, tu na stole zrobiłbym wam nie robaczka, zrobiłbym wam robala świętojańskiego o pojemności, powiedzmy, pół litra czy coś takiego. Mówię o pojemności, bo byłoby to w cylindrze. Tylko dlatego, że ja, chemik, już wiem, o co tutaj chodzi, a wy będziecie wiedzieli za chwilę. Oto to świecenie robaczka świętojańskiego polega na tym, że w jego części pancerza chitynowego jest wytwarzana lucyferyna. To ten związek.
Czy ma coś wspólnego z Lucyferem? Nie, chyba nie. Lux lucis to światło, ferro, ferret noszę, czyli niosąca światło, coś takiego. Otóż, kochani moi, ta lucyferyna utlenia się nad tlenkiem wodoru w obecności jonów magnezu. Ten natlenek wodoru robaczek świętojański sobie też wytwarza. Ta reakcja jest katalizowana enzymatycznie przez enzym lucyferazę, no i to świeci. Bo to utlenianie lucyferyny nad tlenkiem wodoru, w warunkach, o których wam opowiadam, wiąże się z wydzieleniem energii na sposób światła. A że tak jest, to obiecuję wam, że kiedyś tę aulę zaciemnimy, że tu nie było żadnych szczelin i zrobimy wam takiego robaczka świętojańskiego, że oczy postawicie w słup. Dziękuję państwu.